Kiedy tak sobie przypomnę sierpniowe spotkania debiutantów, rekordzistów w czwartej lidze, to trzeba stwierdzić już z perspektywy czerwca 2024, pojętni uczniowie. No, patrząc przez pryzmat tego, jaki osiągnęliśmy finalnie wynik, z jakiego pułapu startowaliśmy, jakie mieliśmy obawy, jeżeli chodzi o tą ligę, to, no, to można powiedzieć, że są naprawdę pojętni uczniowie, bo to, jaki zrobiliśmy progres, bo to nawet nie chodzi o sam wynik, bo jakby wynik jest powodem tego, jaką pracę wykonaliśmy, ale naprawdę no tylko jednym, tylko tym zdaniem można podsumować, że są pojętni uczniowie, bo ten progres, jaki zrobiliśmy, jest naprawdę okazały. No to i profesor zasłużył na słowa uznania. Mówimy o Marku profesorze, tak? Mam na myśli Dariusza Rudzkiego. Cieszę się bardzo, bo to jest gdzieś tam mega sukces, ale ja też sobie nie uzupuję tego, że to jest tylko moja zasługa, bo to jest szereg rzeczy, które wpływają na ten wynik. Nie? Miałem świetny sztab, bo to począwszy od tej całego szczytu piramidy, czyli współpracy z trenerem Klaczą, w zasadzie zawsze był otwarty na wszystkie jakieś sugestie, jeżeli chodzi o ściąganie chłopaków później idąc niżej od trenera wnokarzy, od Kaspra Szymala, trenera przygotowania motorycznego, Kaspra Kubę Korbę, no i przede wszystkim Tomka, mojego asystenta, i Bartka. Tego mówię, to jest taka powodna tego, jedna z cegiełek, która przyczyniła się do tego, że ten wynik jest taki świetny, rewelacyjny tak naprawdę. Skoro wspomniałeś już postać trenera pierwszego zespołu, Dariusza Klaczy, tych zrzutów relatywnie niewiele było, zwłaszcza w rundzie rewanżowej. Tak, no śmialiśmy się, że im mniej zrzutów, tym lepiej, nie? Dla nas, no myślę, że to jest taki proces. Myślę, że też gdyby nie te zrzuty, szczególnie w pierwszej części sezonu, pewnie nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, z tego względu, że ci opacy mogli dojrzewać do tej ligi. I później, w momencie, kiedy była już ta wiosna, zagraliśmy dużo sparingów, ten zespół się po prostu dojrzał, oklepał na tym seniorskim poziomie, to później już ta maszyna funkcjonowała, tych zmian rzeczywiście było mało, spadków było znikoma liczba i ci chłopacy z każdym meczem udowadniali, że to miejsce i ta gra to nie jest przypadek. Wspominaliśmy o tak zwanych zrzutach, ale był także ruch w drugą stronę. Tu znakomitym przykładem jest kasus Michała Śliwki. I tak to ma funkcjonować. Cieszę się, że Michał właśnie gdzieś zadebiutował na poziomie trzeciej ligi i jest zawodnikiem, który naprawdę dobrze wygląda na poziomie trzeciej ligi, wywalczył sobie podstawowy skład. No po to jest. Z tego poziomu czwartej ligi naprawdę nie jest daleko do trzeciej. Jeżeli chłopacy wyróżniają się na poziomie właśnie owej czwartej ligi, no to trener Klacza też ma ten komfort, że wie, że na poziomie trzeciej ligi też powinien dać radę, dlatego no tak to ma funkcjonować i z tego się na pewno jako klub bardzo cieszymy. Już na koniec. Cały sezon zakończyliście na czwartej pozycji, ale szczególną uwagę zwróciłbym na rundę wiosenną. Pozycja wicemistrzowska. No, nic tylko gratulować. Najważniejsze momenty tej rundy rewanżowej w twojej opinii? Co do pierwszego pytania, to tak pamiętam, tylko odnosząc się do jakby pierwszego meczu z Czechowicami. Oczywiście mówimy o rundzie wiosennej, ale pamiętam na jesień. Ja tak zakładałem sobie bardzo optymistycznie mówiłem, że jeżeli osiągniemy w tej lidze na koniec szóste miejsce, to będę mega szczęśliwy. To zagwarantuje nam to, że uczymy się w tej lidze. Ale to ten sufit był naprawdę stawiony wysoko. A jak to, jaką pracę wykonaliśmy i ten wynik końcowy, gdzie skończyliśmy na czwartym miejscu, no pokazuje, jak ci pojęci są ci uczniowie. Co do drugiej części pytania. Czwarte miejsce na koniec sezonu. A startowaliście z 10 pozycji, to warto przypomnieć. Najciekawsze, najbardziej kluczowe momenty tej części rozgrywek. Tak, rewelacyjne 32 punkty. Bilans, jeżeli chodzi o bramki strzelone, stracone, jest też również okazały. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, tam myślę, że na tę grę naprawdę przyjemnie można było patrzeć. Że jak patrzyło się na tych chłopaków, to było widać taką pełną werwę i można było zawiesić oko na tym naszym stylu. I to też jest fajne. Nie jest najważniejsze, bo to jest piłka seniorska, ale jeżeli tą skuteczność, jeżeli chodzi o punkty i skuteczność, jeżeli chodzi o grę, taką efektywność możemy połączyć, to super. Myślę, że pierwszy mecz na pewno też był ważny z tego względu, że to było takie koło zamachowe. Wygraliśmy na Czechowicach, gdzie graliśmy bardzo pragmatycznie, trochę prostszymi środkami, bo tam pierwszy raz spotkaliśmy się od 4 miesięcy na naturalnym boisku. I każdy mecz pomagał nam uwierzyć w to, że idziemy w dobrym kierunku i w zasadzie złapaliśmy taki flow, który
którego nikt nam nie był zabrać. I stąd też jedna to jest jakby powodna tego miejsca, w którym na finiszu się znajdujemy. Zatem dzięki za styl, za pion i poziom trzymany w rundzie rewanżowej przez cały sezon. Super, to ja dziękuję Rekord TV. Pozdrawiam serdecznie.